murawę stadionów w Brazylii. To już osoba znana w showbiznesie polskim i nie tylko, Leszek Ludomir. Leszek, to był mecz Gana-Niemcy. Tobie się nawet udało przybić piątkę z napastnikiem Gany, zdaje się, w czasie tego wydarzenia. Tak. Co ci strzeliło do głowy, żeby tam jechać właśnie po to? To nie było absolutnie czyste szaleństwo czy coś w tym rodzaju. Oprócz jednak zabawy i turystycznego charakteru wyjazdu, umieściłem napis na plecach Space for Rent i myślę, że to jest jasny przekaz do końca, no, o co mi chodziło. Czyli co chcesz być żywym nośnikiem reklamowym? Celne. To był taki sposób na potencjalne zarabianie pieniędzy, dobrze zrozumiałem? Dokładnie. Ja lubię łączyć przyjemne z pożytecznym, więc tak jak mówię, chodziło głównie o zabawę, o turystykę, zwiedzanie. Ale jak najbardziej również o sposób. Słuchaj, to od razu mam pytanie. Obejrzałem to w telewizji, Space for Rent. Pomyślałem sobie, no dobrze, to wynajmę i co? Co by się stało? Wynajmuję tą przestrzeń na twoich plecach i gdzie ty ją pokazujesz? Tak. Na kolejnym meczu? Gdzie sobie życzysz? Gdzie ja sobie ty życzę? Ty wybierasz imprezę, na której... I ty tam wtargniesz. Tak. Powiedz mi, jak to zrobić w praktyce, bo że stadiony są strzeżone znakomicie, to wiemy, nie każdemu się taka sztuka udaje. Ja już przy zakupie biletu staram się ocenić, który stadion będzie najbardziej, na którym stadionie najłatwiej będzie, jak powiedziałaś, wtargnąć na murawę. Oglądasz te stadiony? Sprawdzasz, jak to wygląda? Znaczy, nie, jedynie projekciki, jedynie ogólny zarys. Musisz mieć stadionu. Miejsce nisko? Tak, to trybuna, jakaś przymurawia, jakakolwiek, ale przymurawie musi być. Ale tam są co 2 metry ochroniarze przodem do widowni. I właśnie dlaczego stadion już jest ważny? Ponieważ najlepiej, żeby trybuny były jak najbliżej murawy, bo wtedy ochroniarz stoi blisko pierwszego rzędu i siłą rzeczy ma... małe pole widzenia, po prostu małe pole widzenia. Jeśli jest więcej miejsca, oddala się. No tak, się, ale oni cały czas stoją i patrzą. Patrzą, wiesz. A ty jakoś, nie wiem, czekasz na jakiś specjalny moment, czy coś robisz? Przyznaję, że jeśli chodzi, no bo to pierwszy raz byłem na takiej imprezie jak Mistrzostwa Świata i przyznaję, że nie sądziłem, że aż takie środki bezpieczeństwa są tam zachowane. A co się I nie jest to proste, ale... Ale się udało. Ale się udało. I co się stało, kiedy się już udało? Nie bałeś się jakichś nieprzyjemności? No bo no, policja zwinęła cię pewnie natychmiast. Więzienia, wiesz, wszystko możliwe. Nie obawiałem się tego. Uznałem, że w Brazylii nie, że jednak w cywilizowanych krajach nie jakieś przykrości. Ale ktoś wykupił tą powierzchnię reklamową na twoich plecach? Są zapytania, aczkolwiek no, jest ważna bariera, przeszkoda prawno-finansowa. Ale myślę, że można to w jakiś sposób obejść. Bo ty, zdaje się, w Planicy jeszcze wyszedłeś zupełnie nago, czyli tą powierzchnię reklamową zdecydowanie powiększyłeś. No to już bardziej się nie da. Tak. Tam było łatwiej w Planicy, czy to było? Zdecydowanie. Tam nie było problemu. Organizator nie zadbał aż tak o... A czym ty się zajmujesz na co dzień? Stosunkowo niedawno jeszcze studiowałem, ale już skończyłem studia i przyznam się, że w tym momencie absolutnie nie szukam. Nie zależy mi na pracy, na etacie, na takiej stałej od poniedziałku do piątku, 11 miesięcy w roku i póki co pracuję dorywczo. Między innymi na Mundialu. Dorywczo również wbiegasz na murawę stadionu. Serdecznie zapraszam zimą na narty wszystkich chętnych do Zieleńca, do szkółki Liderskiej. O, proszę. Jestem tam instruktorem narciarstwa. Leszek zupełnie ubrany i możemy razem z nim jeździć. Bardzo dziękujemy, Leszku, za wizytę w naszym studio, a my przynosimy...